prezentujemy tutaj najnowsze rozwiązania w automatyce przemysłowej, które głównie opierają się o Industry 4.0, czyli czwartą rewolucję przemysłową. A w dużym skrócie można powiedzieć, że jest to związane z tym, żeby jak najbardziej kontrolować nasz proces produkcyjny, czyli maszyny, czyli żeby zredukować do minimum przestoje wynikające czy z awarii, czy z błędów maszyn oraz reklamacje, które są największym kosztem producenta. I żeby tego dokonać, mamy kilka różnych grup produktowych. Na przykład tam w rogu widzimy systemy wizyjne, które mogą nam służyć do tego, żeby na przykład kontrolować poprawność na druku, na przykład na butelkach. Możemy również kontrolować różnego rodzaju elementy, które są produkowane, czy one są dobrze wytworzone, możemy je mierzyć, możemy weryfikować, w jakim one są teraz dokładnie położeniu, na przykład, żeby robot mógł je podnieść, tak? I nie ma znaczenia, co aktualnie jest produkowane. Jeżeli się to zmieni, to program może zapamiętać wiele takich inspekcji, także jeżeli pojawia się inny produkt, to on jest również rozpoznany. Jest to właściwie dzisiaj nieodzowna część większości procesów produkcyjnych i w wielu zakładach produkcyjnych możemy takie systemy wizyjne spotkać. Tutaj mamy troszkę więcej elementów związanych z bezpieczeństwem maszyn, czyli tak naprawdę z zabezpieczeniem operatorów, pracowników przed narażeniem zdrowia czy życia. Przykładowo są tutaj płyny bezpieczeństwa, czy popularne grzybki, które służą do tego, żeby rozłączyć maszynę, kiedy się cokolwiek dzieje, ale tak naprawdę sercem całego tego układu jest Hub Safety, to jest to urządzenie, dzięki któremu w prosty sposób możemy budować tą sieć bezpieczną oraz zarządzać tymi wszystkimi informacjami w prosty sposób, czyli szybko i tanio. To jest nasz cel. Tutaj z kolei mamy też kilka elementów ciekawych opartych o interfejs IO-Link. Ten interfejs IO-Link nawet w zwykłych czujnikach optycznych daje nam bardzo dużo możliwości, bo będzie nam mówił o tym, że na przykład czujnik poza tym, że widzi obiekt, to powie nam, że widzi, ale już niebawem nie będzie widział, bo szybka jest brudna i trzeba przyjść i zainteresować się tym szkiełkiem, żeby ten czujnik działał poprawnie. Również mówi nam o tym, w jakiej kondycji jest jego źródło światła, czy ono już się po prostu powoli nie wypala. Możemy ten czujnik przeprogramować, czyli poza tym, że na przykład działa na lusterko, tak jak tutaj, czyli jest to czujnik refleksyjny w tym momencie. Po zmianie programowej może być to czujnik odbiciowy albo nadajnik i odbiornik, czyli bramka taka, którą często widzimy na przykład przy wjeździe do garażu czy przyjeździe przez jakiś szlaban. To proszę sobie wyobrazić, że na przykład do tego elementu, do tego mastera IO-Linkowego można podłączyć ponad 500 czujników. No i do naszej szafy, w tym wypadku, kiedy podłączymy tutaj 500 czujników, tak naprawdę idzie tylko jeden przewód. Co by było w sytuacji, gdyby tego nie było, no to właśnie jest to, co pani mówi. 500 przewodów wchodzi do szafy, więc jest to ogromny problem przy każdej awarii. Natomiast ten czujnik daje nam taką możliwość, że jeżeli mamy jakiś krytyczny punkt w maszynie, to zanim ta maszyna się zatrzyma poprzez awarię lub zanim ktoś dojdzie poprzez ten cały proces prewencji do problemu, to ten czujnik już nam wcześniej pokazuje, więc wiemy dokładnie, do czego idziemy. Pukniemy w niego kilka razy, teraz ten wykres się za chwilę zmniejszy i prawdopodobnie zapali się czerwona lampa oznaczająca alarm i tu widać, że te wszystkie piki związane z jakąś tam chusterką, na przykład uszkodzonym łożyskiem w jakimś transporterze, który coś nam przynosi, powoduje, że to jest miejsce, na którym się trzeba skupić, bo niebawem prawdopodobnie się to tak uszkodzi, że nie będzie w ogóle działało. Tutaj są czujniki pojemnościowe, czyli takie czujniki, które tak naprawdę możemy wzbudzić czymkolwiek, nie musi to być metal. Więc nawet tutaj widać po tej kolumnie sygnalizacyjnej, że jeżeli zbliżamy palec, to wzbudzamy ten czujnik do pracy. To jest jakby dość powszechne rozwiązanie, nie ma tu nic szczególnego. Natomiast szczególne jest to, że to nie jest niczym podłączone. Tak? Więc tak naprawdę cała ta tablica komunikuje się z naszym interfejsem sieciowym IO-Link poprzez sprzęgło indukcyjne, czyli szczelinę powietrzną w gruncie rzeczy. Jak duża musi być ta szczelina, albo jak mała? Są różne wykonania tych urządzeń. Tutaj widać w formie kostki, tutaj są cylindryczne. Czasem może to być 5 mm, czasem to jest milimetr. W każdym razie pewne tolerancje błędu są
możliwe. Ważne jest raczej to, że okej, dostarczyliśmy zasilanie, to też nie jest nic jakby już wyjątkowego, bo większość osób zaczyna ładować telefony również indukcyjnie w ten sposób, ale tutaj wyjątkowe jest to, że poza tym, że zasililiśmy te czujniki, to te czujniki dają informację zwrotną, czyli przesyłają dane z powrotem do systemu przez tą samą szczelinę powietrzną. To jest ciekawe.